Udział w Jarocinie i, i, i to, że staliśmy się y, częścią tej złotej dziesiątki, dał nam przepustkę do, do koncertowania w całym, w całym kraju. To znaczy, w folderze jarocińskim był nasz adres, bo to mój adres zamieszkania, jako adres kontaktowy. I działo się to w ten sposób, dzisiaj mi się wydaje to niewiarygodne działo się to w ten sposób, że przychodził telegram, Przychodził listonosz, mówił, panie Olafie, telegram do pana. Otwierało się kopertę, w środku był blankiet telegramu i były takie naklejone krzywo, takie paski papieru, na których było napisane, prosimy o kontakt w sprawie koncertu w miejskim klubie, tam ośrodku kultury, w Świebodzinie. Numer telefonu, pani Lidia, nie wiem, Kowalska. Wtedy się szło na pocztę z tym. Zamawiało się rozmowę międzymiastową. Tam było szybciej, czekało się na lawczę, później wchodziło do kabiny i się dzwoniło, i się mówiło. Dzień dobry, ja jestem z ja kloza. I tutaj miałem się z panią taką i taką skontaktować w sprawie koncertu. I ona mówiła: Dobrze. Proponujemy koncert, który mógłby się wydarzyć w takim w takim terminie. Jak nam pasowało? To mówiliśmy tak. Rozmowy o Kasie nie było żadnej, bo, bo wiadomo, że były, są stałe stawki. Zresztą. Ta występowanie w tamtych czasach nie miało żadnego związku z zarabianiem. Myśmy nie byli muzykami w świetle obowiązujących zasad i przepisów. Myśmy nie byli muzykami, myśmy byli takim jakimś rodzajem grajków. W związku z powyższym nie mieliśmy prawa do wynagrodzenia jako muzycy, tylko jako nie wiem, grajek amator, czyli jakieś takie grosze, które były ustawowo... Jakoś tam miały, była to jakaś kwota ustawowa. Nie wiem. Tak jakby dzisiaj taki, taki muzyk miał ustawowo zapewnione 50 zł. Coś w tym stylu. Czyli po prostu wystarczało na fajki na, na jakiś obiad w barze mlecznym albo na cztery piwa. No. No, jakoś tak to było. Nie pamiętam, jakie to były kwoty. I myśmy po prostu dzięki temu festiwalowi, udziałowi w, tej, w, tym, w tym festiwalu, dostawali takich telegramów dużo, jeździliśmy sobie po kraju odwiedzając różne miasta i grając tam koncerty.